Powiedział, PiS szuka wszystkich sposobów, żeby zniekształcić wynik wyborów. Chodzi oczywiście o wybory parlamentarne czekające nas jesienią. Zniekształcić to znaczy co, sfałszować? Bez wątpienia są ludzie, którzy chcieliby ten wynik sfałszować. Ale tutaj o decyzjach... przewodniczący Donald Tusk mówi PiS. Nie są ludzie, tylko tak, mówi PiS. To są ludzie związani z PiS-em, bo to widzimy w zachowaniach sympatyków czy też członków tej partii. Natomiast dowodem na to, że jest to działanie systemowe, jest to, co się wydarzyło wczoraj w Sejmie, czyli przyjęcie zmian kodeksu wyborczego tuż przed rozpoczęciem kampanii wyborczej. Zmian, które mają w zamyśle autorów preferować partię rządzącą i nadmuchiwać jej wynik. Tak, no, przecież tam się okręgi wyborcze zmieniały. Faktycznie były przypuszczenia, że PiS będzie chciał zmienić okręgi wyborcze. Wtedy jasne, to jest zmiana reguł gry. Ale w tym wypadku dowożenie starszych osób czy niepełnosprawnych, większa liczba lokali wyborczych, to są jakieś zmiany, które zniekształcą wynik wyborów? I które są złe po prostu? Co do zasady to jest złe dowożenie ludzi do lokali wyborczych? No, gdyby to dowożenie dotyczyło wszystkich wyborców, a nie tylko... Wyborców Platformy nie będą dowozić, panie pośle? No będą. No, nie za bardzo. Proszę zauważyć, że tam, gdzie w miastach są kolejki do lokali wyborczych, większość rządowa nie chciała zwiększyć liczby lokali wyborczych, tak żeby ludzie nie musieli stać w kolejkach. Przecież to się zdarza w miastach. Tam, gdzie ludzie, nie wiem, są za granicą, Polacy, którzy chcą wziąć udział w wyborach, zakazano im możliwości głosowania korespondencyjnego, czyli zmniejszono dostęp ludzi do głosowania. Tych, którzy, jak wynika... No, w miastach nie zmniejszono, tylko status quo jest zachowany, jak rozumiem. Tak, zmniejszono, jeśli chodzi o głosowanie korespondencyjne. Ograniczono dostęp. Kilkaset tysięcy ludzi korzystało z tego w ostatnich wyborach. Więc tutaj można powiedzieć, że są takie suwaczki. Tam, gdzie ktoś może oddać głos na opozycję, to utrudnijmy udział w głosowaniu, a tam, gdzie ktoś, jak się PiS domyśla, może głosować na PiS, to ułatwmy ten udział w głosowaniu, tworząc dodatkowe 10 tysięcy komisji wyborczych w bardzo małych miejscowościach, gdzie trudno o taki systemowy nadzór nad przebiegiem głosowania. Jakiej to trzeba ekwilibrystyki, żeby uzasadnić, że to jest zły pomysł, więcej lokali wyborczych gdzieś w małych miejscowościach, gdzie faktycznie daleko ludzie mają do tych lokali czasami. Nie, no proszę, prawda? No, zauważyć, mieście, na czym... Jednak no, może w kolejce chwilę trzeba postać, pewnie po mszach świętych te kolejki są, kiedy fale ludzi wychodzą z kościoła i idą do tej czy innej komisji. Z reguły tak to wygląda. Taka jest prawda, panie pośle, przecież, no bo w innych momentach raczej kolejki, ten ruch się rozkłada bardziej płynnie, prawda? I no chyba w mieście ten lokal zawsze jest blisko po prostu. A dlaczego w tych małych miejscowościach nie przybliżyć urny wyborczej? Ale te lokale były przybliżone. W dotychczasowych przepisach była możliwość tworzenia tam obwodów głosowania w tych małych miejscowościach na poziomie 200 mieszkańców. Dziś PiS wprowadził obowiązek. To już nie lokalna społeczność decyduje. Radni, wójt, ale mieszkańcy. Ale 200 mieszkańców to jest mało, żeby był obowiązek stworzenia tam lokalu wyborczych. Obowiązek właśnie. No ale to obowiązek. To jest już konkretna. Jak mówił Jarosław Kaczyński, chodzi o wsie parafialne. Znaczy, te intencje są bardzo czytelne. Nie parafialna. Tu nie chodzi o to, żeby jakby zwalczać każde z tych rozwiązań, bo one w innym kontekście mogłyby mieć jakiś sens generalnie. Czyli są złe dlatego, że PiS je wprowadza, tak? Nie, są złe dlatego, że są jednostronne. Są absolutnie jednostronne i służą, te intencje są bardzo czytelne. No, nie możemy tutaj udawać, że PiS postanowił ułatwić ludziom głosowanie w wyborach, kiedy jednym utrudnia, a drugim trudno powiedzieć, czy ułatwia, bo proszę zauważyć, że te rozwiązania nakładają się na ostatnie wyniki sondaży, które od kilku miesięcy pokazują, że wieś jest zawiedziona tym, co robi PiS, tym, co robi rząd. A Platformie może w końcu pomoże Prawo i Sprawiedliwość tymi lokalami kolejnymi. Panie, proszę, do takiego wniosku pan doszedł, tak? Ja nie wiem, czy ktokolwiek w Polsce jest w stanie w ciągu kilku miesięcy zmienić poglądy o tyle, żeby z Platformy przerzucić się na PiS, czy z PiSu na Platformę. Dobra. Natomiast fakt, że ten elektorat jest zdemobilizowany, że ludzie nie chcą głosować, to widać w sondażach, których PiS zresztą zleca bardzo dużo. To jest dużo niezdecydowanych wyborców, to prawda. W związku z tym jest taki pomysł, no jak ludzie nie chcą głosować, to może jak postawimy im ten autobus, to będą głosować. Oczywiście to nie jest takie proste, więc mam nadzieję, że PiS tak jak zwykle przy tych manipulacjach nad kodeksem wyborczym pomyli się, ale z drugiej strony trzeba pilnować wyniku wyborczego i w tych nowych 10 tysiącach lokali wyborczych muszą być ludzie, którzy będą patrzeć na ręce tym, którzy mogą mieć
pomysł na to, żeby wypaczyć wynik wyborów. No właśnie, to panie proszę, teraz jeszcze chciałbym raz o egzegezę tych słów poprosić. Zniekształcić, to znaczy PiS chce sfałszować wynik wyborów, tego się obawia Platforma? Myślę, że są gotowi do tego rodzaju działań. Proszę zauważyć, bo tutaj mówimy o tym, że no tak, ale to są małe komisje, ktoś może dorzucić kilka głosów, a przecież mówimy o różnicy rzędu setek tysięcy głosów między partiami, ale przecież w tych okręgach wyborczych, w ostatnich wyborach, na przykład o tym, kto zostanie senatorem, decydowało czasem 10, jasne, 50, 100 ale to głosów. Chyba tak samo mogą, panie proszę, tylko osoby sympatyzujące z Prawem i Sprawiedliwością mogą fałszować wynik wyborów. Ci, którzy sympatyzują z Platformą, absolutnie tego nie zrobią, to tamci są tylko tacy niemoralni i źli? No, ja widzę, jak zachowują się niektórzy członkowie PiS-u, którzy są gotowi do podżegania do nienawiści, do agresji fizycznej. Widzimy to na co dzień, nie tylko w formie korespondencji, jaką dostajemy, ale również pewnych zachowań bezpośrednich, agresywnych. Agresji fizycznej, jeśli ktoś jest gotowy do agresji fizycznej, było ostatnio agresywne jeśli zachowanie, uważa, że trzeba, proszę, tak jak telewizja rządowa głosi, że wszyscy poza PiS-em to zdrajcy i oszuści, no to widzę już tych omamionych tą propagandą być może członków PiS-u, którzy uznają, no trzeba walczyć z tymi zdrajcami, dosypmy trochę głosów. No, tego rodzaju mentalność jest bardzo groźna. I Platforma w każdym razie będzie we wszystkich lokalach wyborczych i Sławomir Nitras zostanie koordynatorem Korpusu Ochrony Wyborów, tak? Taki dokładnie jest, tak. Znaczy będziemy oczywiście działać dwutorowo, bo z jednej strony to Platforma jako partia, czy Komitet Koalicja Obywatelska jako Komitet Wyborczy może zgłosić członków komisji wyborczych w każdej komisji, ale z drugiej strony potrzebny jest ruch społeczny, tych obserwatorów, których mogą zgłaszać organizacje społeczne po to, żeby to patrzenie na ręce władzy było jak najbardziej efektywne. Panie proszę, to teraz trochę porozmawiajmy o tym, co będzie się działo jeszcze przed wyborami. Te rozmowy pomiędzy opozycyjnymi partiami ostatnio, takie bardzo poważne, złe emocje, zła krew w zasadzie można powiedzieć, w tych relacjach między przede wszystkim Polską 2050 i Platformą Obywatelską, to już jest po wszystkim? To już będzie teraz tylko rywalizacja? Szymon Hołownia postanowił zmienić taktykę zachowania, jeśli chodzi o inne partie opozycyjne. Przecież nie chodzi tylko o Koalicję Obywatelską czy Platformę, ale również inni liderzy. Narzekają, to prawda. No, tu nawet nie chodzi o narzekanie, ale czują się, powiedziałbym, zdezorientowani zachowaniem w ostatnich tygodniach Szymona Hołowni i jego formacji. Każdy chodzi o jedno podejmować. Znaczy, my szanujemy partnerów, znaczy wiemy, że ktoś może zmienić zdanie, ktoś ma prawo do swoich decyzji, tylko nie można udawać, że jest się w jakimś dialogu i współpracy, kiedy zachowuje się nielojalnie. Więc no, dzisiaj wiemy, że Szymon Hołownia zamknął drzwi, jeśli chodzi o rozmowy na temat wspólnej, szerszej listy. Jesteśmy zdani na siebie. Ale Platforma też zamknęła te drzwi? Nie, my... Czy czekacie jeszcze na marnotrawnego Szymona? Donald Tusk jest tym politykiem, który od pierwszych zdań, kiedy wrócił do polskiej polityki, mówi o konieczności poszerzania możliwości zwycięstwa. Natomiast z całą pewnością większość wysiłków naszych skupimy na tym, żeby przygotować Platformę, Koalicję Obywatelską do zwycięstwa w tych wyborach, bez względu na to, czy ktoś dołączy, czy nie, do tego wspólnego komitetu. Ale jeżeli Polska 2050 nie dołączy, no to będziecie rywalizować. Efektem tej rywalizacji może być Polska 2050 pod progiem 5-procentowym? My nie mamy wrogów na opozycji. Nie chcielibyśmy, żeby jakieś głosy oddane na partie opozycyjne... Ale wtedy już tak, no panie poszedł, żeby jakieś głosy oddane na partie opozycyjne się zmarnowały. To byłby bardzo zły wariant, gdyby jakiś jeden czy drugi komitet uzyskał 3-4% głosów, czy 4,9 i te głosy się zmarnowały. Ale w ostatnim dniach atakujecie Szymona i jego ludzi. To widać w mediach społecznościowych. Narzekają działacze, politycy Polski 2050, że Platforma przypuściła atak. Nie ma ani jednego zdania ze strony chociażby Donalda Tuska, które byłoby jakimś atakiem na kogokolwiek z partii Szymona Hołowni. No ja rozumiem, że Donald Tusk może powiedzieć państwo to ja za pewnym francuskim królem, ale no nie tylko Donald Tusk jest Platformą Obywatelską. Ale to wielu sympatyków opozycji i to nie tylko zwolenników Koalicji Obywatelskiej jest po prostu rozczarowanych tym, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach. Ludzie myśleli, że już jest blisko do porozumienia, że to porozumienie gwarantuje zwycięstwo stronie opozycyjnej, której przecież, na którą chce oddać głos większość Polaków. To wszystkie badania potwierdzają. Znacznie więcej jest wyborców partii opozycyjnych, opozycji demokratycznej niż PiS-u. Natomiast fakt podziału sprawia, że to się nie przekłada na głosy, na mandaty, na możliwość rządzenia. Więc ten zawód jest dosyć powszechny, jeśli chodzi o sympatyków wszystkich partii. Zawodzie. Również sympatyków partii Szymona Hołowni, bo tam połowa wyborców Szymona Hołowni, tych zadeklarowanych, chce tak naprawdę szerszej listy opozycyjnej. Więc to jest problem, który dotyka tej formacji. To teraz o innym zawodzie. Czy Radosław Sikorski to jest zawód kierownictwa Platformy, Donalda Tuska? I kolejne problemy,
jakie sprawia swoimi, no, najdelikatniej mówiąc, niefrasobliwymi wypowiedziami, które no, ewidentnie cieszą za naszą wschodnią granicą tylko. Radosław Sikorski jest bardzo silną osobowością polityczną i to od wielu lat. Ostatnio stał się przedmiotem ataków ze strony obozu rządowego czy mediów rządowych. A to słusznych akurat, no słusznie oberwał po głowie, no za te nie, słowa. Nie, nie, jakieś sugestie na temat tego, że rzekomo Radosław Sikorski działa na rzecz Rosji w tym konflikcie z Ukrainą, które się przecież pojawiły nie, w tym ale obozu, to są absurdalne. Proszę, potrafi pan wskazać innego polityka, którego wypowiedzi były takim paliwem dla rosyjskich propagandowych mediów. Ale, inny polityk w ciągu ostatniego roku. Radosław Sikorski razy dwa. Inny polityk jakiś? Janusz Korwin-Mikke, okej. Wiele wypowiedzi, no chociażby pan poseł Jaki. Znaczy wypowiedzi polityków PiSu, które są cytowane na Kremlu i przez media kremlowskie są bardzo szerokie, zwłaszcza te wypowiedzi antyunijne, podważające sens Unii Europejskiej, integracji europejskiej. No, no tych tak, cytatów jest o prorosyjskość oskarżaliście, o to, że to służy Rosji tak wiele razy, różne antyunijne zachowania polityków. Ale to jest fakt. Znaczy, tak, to jest, no, ale, to jest fakt. Ale to czy no, teraz jeśli... też nie służą Rosji te wypowiedzi Radosława Sikorskiego? Nie, a czymś innym trochę jest wypowiedź, a czymś innym jest fakt, kiedy premier polityków finansowanych przez Putina, antyeuropejskich z Europy Zachodniej, traktuje jak koronowane głowy. No przecież to, co spotkało Marine Le Pen w Polsce, już po tym, kiedy... Ale tak to się można przyjąć, że Berlusconi już jest... Już po tym, kiedy Amerykanie informowali polski rząd, że może dojść do wojny, agresji Rosji na Ukrainę, no było to spotkanie, fetowanie tych sympatyków Putina w Polsce, no jest... Panie Boże, to jedno pytanie tylko krótko. Radosław Sikorski będzie szefem dyplomacji, jeżeli Platforma Obywatelska obejmie władzę? Nie dzielimy skóry na niedźwiedziu, nie mówimy o żadnych funkcjach i proszę mi wierzyć, to jest naprawdę to można by było, fakt. Można by było najpierw trzeba te nie wybory wygrać. Dyplomacji. Tego też pan poseł nie będę powiedzieć. Zaprzeczał, ale nie będę potwierdzał. Okay. Wszystkie czyli może być na szefem pokład. Dyplomacji, tak? Wszyscy, nie. No, jeżeli nie możemy zaprzeczyć, to znaczy, że najpierw może trzeba zostać. Wygrać wybory, panie redaktorze. To byłoby niepoważnie, jakbyśmy teraz rozmawiali o ministerstwach, kiedy jeszcze w sondażach nadal PiS, w większości sondaży, w niektórych się zrównujemy. Nie tak dawno, wielu jesteśmy tu za. To było całkiem poważne i poważne demokracje mają gabinet. Gabinet cieni nie tyle służy, żeby przymierzać ministrów, żeby budować konkretny program rządzenia. Panie Boże, tutaj przerywamy naszą rozmowę. Dalsza część w internecie, internetowa dogrywka. Zapraszamy radiosłuchaczy, jeżeli mogą, a tym, którzy już dzisiaj nie mogą na tą dogrywkę sobie pozwolić, mówimy do usłyszenia w poniedziałek. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej, cały czas jest z nami. Mówiliśmy o Radosławie Sikorskim, ale teraz zacytuję innego polityka Platformy Obywatelskiej, panią wicemarszałek, wiceprzewodniczącą też partii Małgorzatę Kidawę-Błońską, która no, w Radiu Plus niedawno mówiła, że śmieszą ją pytania o program Platformy Obywatelskiej. Pana rzecznika też śmieszą, czy jednak, jak słucham nawet polityków opozycji, czy to Władysława Kosiniaka-Kamysza, czy Szymona Hołowni, to oni często mówią, sam antypis nie wystarczy, musimy mieć tę konkretną propozycję. To kiedy Platforma tę propozycję będzie miała, o którą no, dopomina się przywoływana przez pana rządowa telewizja często i oczywiście ten temat podnosi, ale politycy opozycji inni też o tym mówią i też mam wrażenie, że podszczypują Platformę z tego powodu. No, Platforma Obywatelska jest partią, która ma chyba najwięcej rozwiązań programowych dotyczących problemów, którym dzisiaj żyją Polacy. I tutaj czasem to pytanie o program ma być taką formą ataku zastępczego. Ale to zawsze dokument był jak po nie prostu, ma czego proszę, zarzucić, prawda? No jest konkretny dokument, program. Dokument przygotowuje wybory. Się na wybory. Czy pan widział gdzieś program wyborczy PiSu? Program będzie nie wtedy, będzie kiedy wiosną, będą wiosną, wybory. Tak. Natomiast, no nie wiem, z ostatnich godzin czy ostatnich dni złożyliśmy ustawę w Sejmie po zapowiedzi Donalda Tuska na temat obniżenia VAT-u na gaz. Czy to jest rozwiązanie problemów, które dziś, przez rok, dwa najbliższy na pewno będą mieli Polacy? Jest. Takich rozwiązań są setki. A ten kompleksowy program, dokument w ręce, kiedy pokażecie opozycji czy Prawu i Sprawiedliwości, no zobaczcie, mamy ten program, o którym tutaj mówiliście. Im bliżej wyborów, tym więcej będzie tych konkretów i bardziej materialnych. Ale to wiosną, latem? Nie, no ten program cały czas jest pokazywany. Każde wystąpienie Donalda Tuska to są konkretne rozwiązania. Ostatnio w Lublinie premier Tusk mówił na przykład o rozwiązaniach dotyczących przedsiębiorców. O tym, co zmienimy w Polskim Ładzie, który stał się kompletnym bublem. I ludzie do tej pory cierpią z powodu chociażby składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, proporcjonalnej do wysokości przychodów, co jest czymś kompletnie absurdalnym, więc tego rodzaju absurdy trzeba usuwać i ten nasz program jest naprawdę bardzo, bardzo ale on jest konkretny. Pisany, ktoś to zbiera, całość spina, bo... Ale oczywiście jest bardzo wiele projektów ustaw,
Panie redaktorze, dla pana specjalnie utworzymy stronę internetową. Nie, no ale te wszystkie chodzi mi o to, że to aż takie wydaje się dla mnie... Setki postulatów się znalazły. Obawiam się, że dziwne, bardzo wiele osób, które zarzucają nam to, że nie widać tego programu, nawet nie zajrzą na tą stronę. Bo tak to zwykle bywa. Pokażcie program, pokazujemy księgę i to zawsze jest kilkaset stron i kilkaset rozwiązań, a później się okazuje, że jakby liczba czytelników jest mniejsza niż liczba stron programu. Ja tak tam zawsze czytam. Natomiast mówiąc poważnie, no poza tym programem rządzenia, który tak naprawdę od 7 lat przygotowujemy, no bo przecież konkretne problemy, które się pojawiają, dotyczą ludzi, spotykają się z naszą odpowiedzią. I czy to dotyczy pomocy społecznej, czy to dotyczy sytuacji seniorów, czy to dotyczy obniżki płac realnej związanej z dzisiaj szalejącą inflacją, czy to dotyczy stanu administracji publicznej, edukacji, ochrony zdrowia. No te wszystkie rozwiązania są. Ja pytam, czy po prostu zbierzecie to w całości, czy na tej stronie zawiśnie wreszcie, pojawi się zakładka program Platformy Obywatelskiej. Ale panie redaktorze, proszę mi wierzyć, jakby pytania będą padały podobne, bez względu na to, ile stron i podstron będzie miała. No ale to ciekawie by się też rozmawiało, gdybym sobie przed taką rozmową cały program kompleksowy przeczytał. Wtedy są konkretne punkty zaczepienia. Przed wyborami, więc tutaj te pytania... Okej, to panie proszę, to inna sprawa teraz o tym, co... Wie pan, co mnie najbardziej martwi, jeśli chodzi o programy, to, że rządząca dzisiaj w Polsce partia nie ma programu rządzenia. To jest dramat, czego dowodzą wczorajsze chociażby obrady Sejmu. No to takie czasy jest są trochę, że to rządzenie jest takie jest kamień milowy. Reaktywne. Premier deklaruje, przyjmijmy ustawę wiatrakową, potrzebujemy energii z wiatraków i przychodzi ważna persona w PiS-ie, pan Marek Suski, przewodniczący poseł Marek Suski, pisze na kartce poprawkę i wyrzuca w kosmos ogromną moc. No to szczegółowo powiedzmy, co tam chodzi, z 500 metrów do 700 w tej poprawce od budynków mieszkalnych. Platforma za taką ustawą w takim kształcie zagłosuje, panie proszę, czy nie? Zobaczymy, co tam będzie, czy ona będzie polepszała sytuację, ale sama ta poprawka oznacza... No od samego 10 ha to i tak te 700 metrów to pewnie bliżej. Jak mówią eksperci, że mogliśmy mieć w ciągu dwóch lat, najbliższych dwóch, trzech lat, dodatkowe 5 gigawatów mocy, jeśli chodzi o wiatraki zbudowane w tym czasie. To pozwoliłoby nadgonić te zmarnowane 7 lat w dużym stopniu. To jest moc porównywalna z mocą... I te 200 metrów pierwszych, taką nieprawdopodobną różnicę zrobią? Pierwszych trzech bloków elektrowni atomowej. To jest tego rodzaju moc. Nie za 15-20 lat, jak powstanie elektrownia atomowa, ale za 2 lata. Okej, ale panie proszę, te 200 metrów robią taką szaloną różnicę? No, eksperci mówią, że tak. No, ale to oni zdążyli też to wyliczyć. Wczoraj przedstawił Marek Suski ustawę i zdążyli wyliczyć, ile z 500 metrów na 700 w skali całego kraju. Te obliczenia są też mi się to wydaje gotowe. Przez 7 lat temu PiS zepsuł ten system i wszyscy, którzy zajmują się energetyką w Polsce, a jest wiele fajnych, innowacyjnych polskich firm, które są świetne w tej branży, które są w stanie produkować nie tylko energię, ale również wytwarzać urządzenia potrzebne do energetyki odnawialnej. Przecież my jesteśmy 100 lat za państwami, które powiedziałbym, no cywilizacyjnie nie stoją na najwyższym poziomie rozwoju. Jeśli chodzi o energetykę odnawialną, to w Polsce powinny powstawać wiatraki. Niepoprawne politycznie powiedzą, to prawie się wymknęło. Zanim skończył się rynek wiatraków w Polsce. Dlaczego my mamy specjalizować się w sprowadzaniu węgla z Rosji, czy teraz z Australii? Polskie firmy, zamiast specjalizować się w produkcji najnowocześniejszej technologii no, związanej z energią. Chce się specjalizować, rząd PiS chce, żebyśmy się specjalizowali w wiatrakach na morzu. Na razie jeszcze z tego wiele nie wynika, ale plany są dalekosiężne. To jest taki listek figowy. Energetyka wiatrowa na morzu nie zastąpi energetyki wiatrowej na lądzie. Nasz program, element programu dotyczący tych niezależnych energetycznie gmin właściwie, gdzie można w oparciu o wiatrak, fotowoltaikę, biogazownię zbudować sieć, która sprawi, że mieszkańcy gminy mogą w większości być zaopatrowani przez własną energię. Dużo tańszą niż ta sprzedawana przez państwowe moloty. Panie proszę, na koniec takiej czystej polityki jeszcze trochę. Czy Donald Tusk musi być premierem po wyborach? Czy to jest konieczny warunek Platformy do zawarcia jakiejkolwiek rządowej koalicji? Bo na przykład PSL mówi nie. PSL mówi, że niekoniecznie widziałby Donalda Tuska, że może ktoś, kto by pogodził taki Władysław Kosiniak-Kamysz, na przykład koncyliacyjny bardzo. Panie redaktorze, gdyby jakaś partia stwierdziła, że Donald Tusk powinien być premierem po wyborach partii opozycyjnej, która chce stworzyć koalicję, no to właściwie nie zostaje nic innego, jak zapisać się członkom tej partii do Platformy. Nie, można powiedzieć, że no, szef największej partii, bo chyba jest zupełnie naturalne, ale, panie proszę. Oczywiście, że to jest naturalne, że premiera wskaże największa partia i że z punktu widzenia interesów państwa premier powinien mieć silny mandat. No zawsze krytykowaliście PiS za to, że nie właśnie szef partii rządzącej, prawda? Był, no tak, premier. Rządzenie z tylnego siedzenia nie wychodzi. Widzimy to dzisiaj, chociaż
chociażby czyli po sytuacji co, Mateusza Morawieckiego. Czyli to jest konieczna warunek, panie pośle, czy nie? Mateusza, ale sam Donald Tusk o tym wielokrotnie mówił, że on już był premierem, był szefem Rady Europejskiej, pełnił tak wiele funkcji w Sejmie, w Senacie, no że tutaj nie chodzi o stanowiska. Chodzi o zwycięstwo i chodzi o stabilny rząd. Natomiast ja sobie nie wyobrażam, żeby, nie wiem, liderzy partii nagle postanowili, że wystawią jakichś innych polityków, ekspertów i że będą patrzeć, kibicować temu, żeby ten rząd jak najszybciej upadł. Bo taka strategia niestety w głowach niektórych, również sympatyków opozycji się pojawia. A mówił to Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej. Bardzo panu posłowi, panu rzecznikowi dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie. Państwu dziękuję bardzo za uwagę i życzę udanego dnia, miłego weekendu. Widzimy i słyszymy się w poniedziałek. Radio Plus. Sedno sprawy. Teraz zapraszam Państwa na ostatnie w tym tygodniu spotkanie z Kamilą Biedrzycką, jej gośćmi i programem Ekspres Biedrzyckiej. Dzień dobry Państwu, to jest program Ekspres Biedrzyckiej, Kamila Biedrzycka. Witam Państwa w piątek, w ostatni dzień pracującego tygodnia. Mam nadzieję, że Państwo w dobrej formie w związku z tym. Ale dziś jeszcze przed nami szereg ciekawych informacji. Państwa gośćmi dziś Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. No i pytanie kluczowe, czy prawdopodobny kandydat na posła z list Koalicji Obywatelskiej, ale dlaczego o tym później? Po godzinie 9.45 znany Państwu doskonale korespondent wojenny Polsatu i Newsweeka Mateusz Lachowski, który jest w okolicach Kijowa i dziś opowie Państwu, jak wygląda sytuacja w Ukrainie. Z perspektywy żołnierzy, z którymi Mateusz spędza mnóstwo czasu, z perspektywy obywateli ukraińskich, którzy w tej chwili padają ofiarą wściekłości Putina po tym, jak Zachód postanowił przekazać ukraińskiej armii czołgi. Sytuacja jest bardzo, bardzo trudna i o tym opowiadać Państwu będziemy. A teraz pora na aktualności dotyczące polskiej polityki. Mamy Sławomira Nitrasa i nie zawahamy się go użyć, mówi premier Donald Tusk, były premier Donald Tusk na dzisiejszym krótkim wystąpieniu w Senacie. Kilkanaście minut temu Donald Tusk zapowiedział, że bardzo prosi wyborców o jedność, o solidarność i o to, żeby pilnowali lokali wyborczych, dlatego że jego zdaniem po wczorajszym przegłosowaniu kodeksu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość zrobi wszystko, żeby no może nie sfałszować wynik wyborów, ale jednak bardzo mocno i nieuczciwie na niego wpływać. O kodeksie wyborczym jeszcze będziemy dziś Państwu mówić, bo tym zajmował się wczoraj Sejm, ale nie tylko. Wiemy też, że prawdopodobnie oddali się perspektywa pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy nie tylko przez Sąd Najwyższy, ale także przez kwestie związane z ustawą wiatrakową. W ostatniej chwili bardzo niedokładna, odręcznie odpisana poprawka Marka Suskiego wpadła do tej ustawy właśnie. No i ona powoduje tak naprawdę, że właściwie tej energii wiatrowej w Polsce jak nie było, tak prawdopodobnie w najbliższym czasie nie będzie. No i sprawa trzecia, czyli kwestia zmasowanych ataków na Ukrainę. Wiemy, że i drony irańskie i rakiety rosyjskie spadły na ukraińskie miasta. Są ofiary śmiertelne, sytuacja jest niezwykle trudna. No i Ukraińcy czekają na nową ofensywę wiosenną Rosjan. Ona podobno ma być bardzo niebezpieczna. O tym także dziś będziemy mówić. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Zapraszam Państwa. Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe sfałszować wybory. Skuteczne przypilnowanie tychże jest naszym priorytetem dziś. Tak mówi były premier i szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk i uruchamia, zdaje się, tak przynajmniej do tego podchodzi, człowieka do zadań specjalnych, czyli Sławomira Nitrasa. Energia i umiejętności mobilizacyjne, sprawczość i optymizm. Takie słowa przepełnione miodem spłynęły dziś na Sławomira Nitrasa, który właśnie
właśnie ma zająć się taką, jak rozumiem, koordynacją i kontrolą właśnie tej części działaczy i wyborców Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, którzy zdecydują się uczestniczyć w tych wyborach, nie tylko oddając swój głos, ale także kontrolując ich przebieg, liczenie głosów, wrzucanie ich do urny wyborczej i tak dalej. Prawo do wolnych wyborów to prawo obywateli, a nie polityków. Tak mówi Sławomir Nitras. To jest oczywiście pokłosie tego, co wydarzyło się wczoraj w Sejmie, czyli przyjęcia nowelizacji kodeksu wyborczego. Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, no, że przecież tutaj wszystko się zgadza, że to są przecież działania profrekwencyjne, a działaniom profrekwencyjnym nie powinien się sprzeciwiać nikt. Problem polega tylko na tym, że jeżeli chodzi o taką kulturę prawną i demokratyczną, nie zmienia się reguł w trakcie gry, czyli bardzo fajnie, zwiększajmy frekwencję, wprowadzajmy zmiany, ale róbmy to no już nie w trakcie trwania tak naprawdę realnego kampanii wyborczej na kilka miesięcy przed wyborami, ale w kontekście kolejnych wyborów. Wtedy można te sprawy dokładnie przedyskutować, skonsultować z obywatelami, ale Prawo i Sprawiedliwość na takie konsultacje się nie zdecydowało i w bardzo szybkim trybie wprowadziło między innymi centralny rejestr wyborców i zwiększa on dostęp do lokali wyborczych dla mieszkańców małych miejscowości. Tylko małymi miejscowościami ta nowelizacja tak naprawdę się zajmuje. Kwestie dotyczące większych i największych miast zostały tutaj pominięte. Państwo mogą sobie odpowiedzieć na pytanie, z jakiego powodu. Bez wątpienia za przyjęciem tej nowelizacji głosowało 230 posłów, 225 z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, dwóch z koła Kukiz 15, dwóch z koła Polskie Sprawy i poseł niezrzeszony Łukasz Mejza. Ogromne zaskoczenie, muszą państwo przyznać. Solidarnie, to też ostatnio niezbyt często spotykany obrazek, przeciw tym zmianom głosowała opozycja. No i teraz oczywiście pojawia się pytanie, jak bardzo ta nowelizacja i w którym kierunku wpłynie na wynik wyborów, to oczywiście będziemy obserwować, a z ramienia Koalicji Obywatelskiej będzie się temu przyglądał Sławomir Nitras. To nie wszystko, co mogło zaskoczyć wczoraj w Sejmie. Zaskakującą także poprawkę wiatrową, tak zwaną, złożył nie kto inny jak jedna z głównych twarzy Prawa i Sprawiedliwości, czyli poseł Marek Suski. Oczywiście naprawdę myślę, że czepianiem się jest trochę mówienie o tym, że to nie była poprawka złożona w jakiejś takiej bardzo eleganckiej formie. Niemniej jednak, kiedy patrzymy na proces legislacyjny, proszę sobie poszukać w internecie. Są zdjęcia tej poprawki złożonej przez Marka Suskiego. Ona została napisana odręcznie, poprzekreślana. No, wyglądało to naprawdę bardzo źle, ale to są didaskalia. Clue całej sprawy jest takie, że w ostatniej chwili Prawo i Sprawiedliwość, mając obietnicę wsparcia opozycji w tej sprawie, zrezygnowało z tego wsparcia opozycji, ulegając Solidarnej Polsce. No i efekt mamy taki, że w tej chwili ma być także minimalna odległość dla farm wiatrowych od najbliższych zabudowań mieszkalnych z 500 metrów do 700 metrów została przesunięta, a to oznacza według wyliczeń ekspertów, przypominam, ekspertów, 70% mniej energii z wiatru, jeżeli już przełożymy teorię na praktykę. No, sytuacja rzeczywiście dość specyficzna. Zdaje się, że Prawo i Sprawiedliwość brzydzi się wsparciem opozycji. No ale to chyba też nikogo ostatecznie nie powinno zaskakiwać. No, prawda jest taka, że energia wiatrowa w Polsce delikatnie mówiąc kuleje, a kuleć chyba będzie jeszcze bardziej, już nie tylko na jedną, ale i na dwie nogi. No i wisienka na torcie, drodzy państwo. Milionowe nagrody w Ministerstwie Finansów. Ja nie wiem, może państwo teraz złapią się za kieszenie, albo zajrzą do portfeli, albo otworzą swoje rachunki za gaz, prąd, czy też inne dobra i zastanowią się, czy rzeczywiście sytuacja w naszym kraju po pierwsze daje prawo do tego, żeby w tej chwili urzędnikom Ministerstwa Finansów przyznawać sowite nagrody. Sowite, bo to proszę usiąść, jeżeli ktoś stoi. 64 miliony złotych. No i po drugie pytanie, czy za to wszystko, co się wydarzyło w ubiegłym roku, czyli na przykład absolutną katastrofę związaną z wprowadzaniem Polskiego Ładu, rzeczywiście Ministerstwo Finansów na ponad 60 milionów samych nagród, dodam, zasługuje. Oczywiście resort tłumaczy, że to nie są nagrody związane z Polskim Ładem, no więc pytamy, z czym? Jak pytamy, z czym są związane te nagrody, no to niestety nie otrzymujemy informacji, między innymi od pana ministra Artura Sobonia. On twierdzi, że oczywiście byłby w stanie wytłumaczyć każdą indywidualną nagrodę i powód jej przyznania.
No ale pytany o szczegóły milknie i powołuje się chyba na to, że nie wie, czy przepisy pozwalają na mówienie o tak szczegółowych rzeczach. Więc taki mamy klimat, drodzy państwo. 64 miliony złotych w ramach nagród, przypomnę raz jeszcze, wypłaconych pracownikom Ministerstwa Finansów w 2022 roku. Dodam, że 10 lat temu były też nagrody dla Ministerstwa Finansów. Wtedy jeszcze premierem był Donald Tusk i one były 10 razy mniejsze. Sytuacja oczywiście jest nieporównywalna. Mamy zupełnie inną kwestię płacową. Niemniej jednak ja nie wiem, czy ktoś z państwa zarabia 10 razy więcej niż na przykład lat temu 10. Jeżeli tak, to chylę czoła i serdecznie gratuluję. No w każdym razie przypominam, 64 miliony złotych na nagrody. Kandydatka z poparciem od biskupa, drodzy państwo, tymczasem dostaje rekomendację do Sądu Najwyższego. Sędzia Bartłomiej Starosta z Justicji, którego oczywiście nowa Krajowa Rada Sądownictwa odrzuciła jako kandydata w konkursie do Izby Karnej Sądu Najwyższego, dzisiaj spotka się z biskupem bydgoskim, by starać się o jego poparcie i zaświadczenie o kwalifikacjach moralnych. A to dlatego, że kandydatka z takim właśnie poparciem, czyli pani Anna Dziergawka, została niedawno rekomendowana przez nową KRS do awansu do SN i właśnie została awansowana z poparciem biskupa, drodzy państwo. Jeżeli biskup mi takiego poparcia udzieli, to dołączę je do mojego odwołania od negatywnej dla mnie decyzji neo-KRS, mówi nam sędzia starosta, czyli ten sędzia z Justicji. No i tak, z poparciem biskupa można tylko w Izbie Karnej Sądu Najwyższego zasiadać. Chciałoby się oczywiście uprościć sytuację, no niemniej stwierdziłam, że muszę państwu opowiedzieć o tym, bo faktycznie jest to no, absolutnie kosmiczna historia. O kosmicznych historiach, ale nie tylko. Przede wszystkim o zaangażowaniu samorządowców w start do wyborów, które już prawdopodobnie jesienią, chyba że zostaną przesunięte, się odbędą. Już za chwilę z prezydentem Sopotu Jackiem Karnowskim zapraszam państwa. Jedno wydaje się bezdyskusyjne. Każdy, kto zmienia reguły gry, to znaczy wprowadza nowe zasady w kodeksie wyborczym, tuż przed wyborami, tak naprawdę gwałci podstawowe zasady demokracji. Jeśli są gotowi dzisiaj w świetle kamer, przy podniesionej kurtynie, manipulować przy ordynacji wyborczej po to, aby zwiększyć swoje szanse wyborcze, to łatwo sobie wyobrazić, że będą także zdolni do innego typu manipulacji i coraz częściej wysnuwane domysły, coraz częściej artykułowane publicznie obawy, że PiS jest gotowy także sfałszować wybory. One niestety są coraz bardziej uzasadnione. Naszą odpowiedzią na próby podważenia reguł gry wyborczej, naszą odpowiedzią na zagrożenie manipulacjami i fałszerstwami wyborczymi jest przygotowanie wielkiej obywatelskiej społecznej akcji, której celem będzie skuteczne przypilnowanie wyborów. Współpracujemy od pewnego czasu z Komitetem Obrony Demokracji, z innymi środowiskami politycznymi, ale dzisiaj wiemy, że potrzebujemy najlepszych, najsilniejszych ludzi do tego, aby zmobilizować tysiące obywatelek i obywateli do przypilnowania tych wyborów. I dlatego zwróciłem się do człowieka znanego z energii, umiejętności mobilizacji i takiego wielkiego optymizmu i sprawczości, żeby w imieniu Koalicji Obywatelskiej zajął się przygotowaniem obrony wyborów przed manipulacjami i fałszami. Mamy w naszych szeregach Sławomira Nitrasa i nie zawahamy się go użyć. Panie pośle. Państwa gościem bardzo mi miło Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Kłaniam się panie prezydencie, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry. Panie prezydencie, Sławomir Nitras wywołany dzisiaj przez Donalda Tuska słowami mamy Nitrasa i nie zawahamy się go użyć. Mówi tak, prawo do wolnych wyborów to prawo obywateli, a nie polityków. Czy pan także ma obawy jako obywatel, jeszcze nie w kontekście politycznym pana pytam, że te wybory mogą zostać no, być może nie sfałszowane, ale jednak ich wynik wypaczony, chociażby przez przyjęcie nowelizacji kodeksu wyborczego, które wczoraj miało miejsce w Sejmie? Niestety ten wynik będzie wypaczony przede wszystkim przez nieuczciwość tak zwanej telewizji publicznej, która w rzeczywistości jest telewizją partyjną i dostęp do niej nie mają równego wszyscy kandydaci. Też będzie wypaczony przez
media finansowane przez spółki Skarbu Państwa, chociażby przejęty Polska Press. I to już mówi o pewnej zasadniczej nieuczciwości. Tak pamiętamy taką debatę pana prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, kiedy po debacie w telewizji publicznej pan prezydent Duda miał jeszcze swój czas antenowy. I to jest już nieuczciwość. I myślę, że Polacy mogą czuć się zagrożeni, kiedy miesza się przy regule zasadach gry w czasie wyścigu, czy w czasie zawodów piłkarskich i się trochę polepsza te reguły dla jednej z drużyn. To jest niepokojące, choć myślę, że tu PiS się przeliczy, bo podstawianie autobusów tylko na wybory, kiedy obiecało się, że te autobusy będą jeździć po Polsce powiatowej na co dzień, jest takie przypominające trochę rozdawanie kiełbasy na 1 maja. I myślę, że Polacy jak wtedy się nie dali nabrać komunie, tak teraz i PiSowi się nie dadzą nabrać, a cieszę się, że to Sławek Nitras będzie to pilnował, bo to jest rzeczywista nitrogliceryna, tak go nazywamy od wielu, wielu lat. Jeszcze raz na jak, bo nie zrozumiałam, jaka nitrogliceryna? Nitrogliceryna, tak, bo to jest człowiek niezwykle aktywny, wybuchowy, energetyczny. Znamy się od kilkudziesięciu lat i razem wielokrotnie współpracowaliśmy i cieszę się, że dalej będziemy mogli w ramach i z OKP, z OKW, z wszystkim, z KOD-em, z wszystkimi organizacjami razem jako samorządy, także ze Sławkiem Nitrasem pilnować tych wyborów. No dobrze, panie prezydencie, to teraz pytanie za 100 punktów i liczę na odpowiedź za 100 punktów. Znajdzie się pan na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej? Będzie pan startował do Sejmu? To ciągłe pytanie. Oczywiście to jest trudne pytanie, bo pani redaktor pewnie zna dobrze Sopot. Piękne miasto. Natomiast rzeczywiście kilkudziesięciu samorządowców bardzo poważnie rozważa ten start i jest gotowe poświęcić swoje małe ojczyzny po to, żeby walczyć o samorząd i o demokrację w Polsce, bo mamy świadomość, czy to są prezydenci dużych miast, czy wójtowie, czy burmistrzowie, czy starostowie, czy nawet marszałkowie, że za rok tej samorządności w Polsce nie będzie. Samorządy, wspólnoty lokalne są zagłodzone, zabierane im są kompetencje, narzucane jakieś durne rozwiązania typu ustawa o stanach nadzwyczajnych, gdzie się chce wprowadzać komisarza typu jak był w stanie wojennym. Także większość z nas zdecydowanie bardzo bliska jest podjęcia tej decyzji, ale oczywiście czekamy najpierw na to, jak się ułoży strona demokratyczna, opozycyjna w tych wyborach i tutaj nasz stały apel o jedność na opozycji. No dobrze, ale jesteśmy tej jedności coraz dalej i o tym za chwilkę także porozmawiamy, ale pojawiły się też już nieoficjalne informacje o tym, że Donald Tusk stracił cierpliwość i że właśnie z samorządowcami chce współpracować. No przecież ja nie muszę panu przypominać publikacji, które się pokazały w ciągu ostatnich kilku dni. Tam jest mowa już bardzo konkretnie o planie trzech, o ile się nie mylę, samorządowców na każdej poszczególnej liście. To mają być i prezydenci, i starostowie, wójtowie, burmistrzowie i tak dalej, i tak dalej. Czy pan to potwierdza? Czy wy jesteście już dogadani z Koalicją Obywatelską wstępnie, czy nie? Tu nie jesteśmy dogadani z Donaldem Tuskiem, ilu będzie, czy z Koalicją Obywatelską, czy z PSL-em, czy z kimkolwiek innym. Ilu będzie kandydatów na jednej liście. Natomiast rzeczywiście myśmy zaczęli, postawiliśmy sobie taki cel jako ruch samorządowy Tak dla Polski, żeby to było minimum trzech kandydatów w każdym okręgu, dobrych kandydatów, bo chcielibyśmy, żeby ta ilość posłów była taka, jak jest teraz, plus kilkudziesięciu. Nie chcemy nikomu zabierać miejsca w ławie poselskiej, ale jeżeli myślimy o wygraniu wyborów, to ich musi być plus kilkudziesięciu. I bardzo dobrze nam się w ostatnim czasie rozmawia z panem przewodniczącym Donaldem Tuskiem, bardzo dobrze z panem przewodniczącym Kosiniak-Kamyszem, Władysławem. No niestety martwi nas stanowisko Szymona Hołowni o tym, że jak gdyby zamknął tą bramkę, ale mamy nadzieję, że ją jeszcze otworzy. Też martwi są nas głosy z lewicy, że jakoś lewica się bardziej skłania do tego, żeby iść sama. Myślę, że ten blok taki, gdyby do niego doszło minimum Koalicja Obywatelska, Koalicja Polska, Ruch Samorządowy Tak dla Polski, to był pewien minimum, ale myślę, że zarówno ideałem dla Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza jest Szymon Hołownia, a na pewno dla Donalda Tuska jeszcze lewica. I te rozmowy myślę, że jeszcze trwają. Mam nadzieję, że będą tak owocne jak przy pakcie senackim, gdzie tutaj nasz członek, senator Zygmunt Frankiewicz, pan profesor Zygmunt Frankiewicz, który był twórcą Paktu Senackiego 4 lata temu, bardzo dobrze to spina i te rozmowy idą bardzo dobrze, dużo lepiej niż w Sejmie. Są dużo łatwiejsze, no bo tutaj opozycja wie, że nie pójście w jednym bloku by było wielkim grzechem i niewybaczalne przez wyborców. Musimy się też pilnować, żeby nie było różnych farbowanych lisów, jak bezpartyjni samorządowcy, którzy potem natychmiast zawierają koalicję z PiS-em.
Dlatego tutaj jest ważna jedność, niezwykle ważna i nieważny jeden symbol dla oznaczenia Paktu Synackiego. Ale pan jako szef inicjatywy Tak dla Polski powinien mi chyba, takie mam przynajmniej wrażenie, może pan ze mną dyskutować, bardziej konkretnie na to pytanie odpowiadać, bo mówi pan trochę językiem już posłów, nie będąc jeszcze posłem. To znaczy, no, że musimy poczekać, układamy się z tymi, układamy się z tamtymi, chcemy startować, ale nikomu miejsce w Sejmie nie chcemy zabierać. Nie obawia się pan, że wyborcy za chwilę po prostu stracą cierpliwość? Bo oni czekają na ten konkretny produkt, czekają na konkretną ofertę, program, propozycję, żeby już wiedzieli, z kim iść po prostu. A to przeciąganie z każdej strony, jak widzę także z pańskiej i samorządowców, no nie pomaga w tym mobilizowaniu wyborców. No teraz to pani redaktor mi do piekła, mówiąc, że mówię jak posłem. No bardzo przepraszam, ale ma pan szansę jeszcze udowodnić, że nie mam racji. Nie, no pani redaktor, jeżeli mówię, że z dwoma ugrupowaniami nam się rozmawia bardzo dobrze, a pozostałe dwa staramy się namówić, to jest to jednak pewne zbliżenie stanowisk, prawda? Jednak uważamy, my jako samorządowcy podpisywaliśmy program samorządowy z wszystkimi ugrupowaniami. Udało nam się to zrobić i z Szymonem Hołownią, i z Władysławem Kośniak-Kamyszem, z Donaldem Tuskiem. I to jest program co do oświaty, służby zdrowia, ochrony środowiska, także tych wiatraków słynnych, co do ustroju państwa, finansów państwa, co do małych gmin, o które tak zabiega, a tak zaniedba Prawo i Sprawiedliwość. I chcielibyśmy jednak z wszystkimi współpracować i do tej współpracy nawołujemy. Mamy bardzo różne sojusze w radach miast, w radach gmin, w radach starostw czy w sejmikach samorządowych. I chcielibyśmy długotrwałej współpracy opozycji. Oczywiście jest pewne zdenerwowanie, jest pewne, to sobie zdajemy sprawę i ja myślę, że w ciągu miesiąca ta sprawa się no jednak urodzi do końca. Natomiast na pewno my jako samorządowcy, tak jak część liderów opozycji, tutaj nie będę ukrywał Donald Tusk, no może dlatego, że też jesteśmy z Sopotu razem, będziemy nawoływać do jednej listy, do samego możliwego końca. No i dobrze, a po tym, co pan obserwuje w Sejmie, jako nie poseł, już tutaj odpuścimy, to co pan sobie myśli o tej jedności opozycji? Mieliśmy głosowanie w sprawie Sądu Najwyższego. Mieliśmy głosowanie wcześniej w sprawie kodeksu wyborczego. Wczoraj była jedność po stronie opozycji, ale jednak głosami części opozycji w ogóle dopuszczono do debatowania nad tym kodeksem, przez co on przeszedł wczoraj. Później wystąpienie bardzo ostre Szymona Hołowni. To naprawdę pan ma nadzieję jeszcze na to, że ta jedna lista będzie, bo Platforma Obywatelska już chyba te nadzieje, mam wrażenie, porzuciła, ba poszczególni politycy, świetnie panu znany Sławomir Neumann też powiedział mnie ostatnio, jednej listy nie będzie i nie ma się co łudzić, że ona powstanie. W podobnym tonie wypowiada się Grzegorz Schetyna. Ja jednak bym wolał mieć nadzieję, ja wiem, że nadzieja matką głupich, ale jednak trzeba mieć nadzieję do końca, bo nadzieja umiera ostatnia. Ja jednak, źle się stało, że te głosowania były tak różne, chociaż wtedy trzeba było zapowiedzieć to, że się różnie głosuje, a nie mówić o jedności, bo to podważyło trochę autorytet opozycji demokratycznej i przerzuciło tą całą winę za, no, jak gdyby próba przerzucenia tej całej winy za brak regulacji prawnych umożliwiających pozyskanie środków z KPO została przerzucona przez PiS na opozycję, jak to tak naprawdę kłótnia w samym łonie Prawa i Sprawiedliwości, tak zwanej zjednoczonej opozycji. Ta całe niszczenie prawa przez Prawo i Sprawiedliwość, niszczenie prawa przez pana Kaczyńskiego, Ziobrę i Morawieckiego, bo wszyscy są równie winni temu, że niszczyli to prawo w Polsce, zostało to przyćmione przez spory na opozycji. Ale czymże są te spory w porównaniu do niszczenia prawa i kopania Unii Europejskiej po kostkach i temu, że nie ma środków z KPO potrzebnych tak Polakom, przedsiębiorcom i tak dalej. No można różne rzeczy zarzucać opozycji, że nierówno głosowała, ale nikt z opozycji nie uzależniał sądów od partii politycznej. Nikt z opozycji nie chodził na przyjęcia z panią prezes Sądu Najwyższego. No jednak to są rzeczy niedopuszczalne i ja wiem, że zawsze trzeba szukać tego we własnym środowisku, co jest złe. No ale grzechy tak zwanej zjednoczonej prawicy, chociaż chyba niezjednoczonej, no są dużo cięższe i myślę, że Polacy to dobrze ocenią, znaczy dobrze dla opozycji, że jednak wybiorą tą opozycję. Panie prezydencie, a co pan sądzi o tym wybiciu na niepodległość Szymona Hołowni? Z drugiej strony
Gdyby pan pewnie zakładał swoją własną partię, miał nową polityczną inicjatywę, to też nie chciałby być zjedzony na podwieczorek przez Donalda Tuska i grał na siebie, grał na własną niezależność, własną tożsamość, szczególnie mając pod sobą, jak to się nieładnie mówi, ludzi, którzy także mają chrapkę na miejsce w parlamencie. Czy pan rozumie trochę postępowanie Szymona Hołowni, czy w ogóle w panu tego zrozumienia nie ma? Czy... Panie redaktor, winić Donalda Tuska za to, że w tej chwili ma najlepsze wyniki w sondażach, czy Rafała Trzaskowskiego, bo też ma świetne wyniki w sondażach, to jest trochę niepoważne. No, ale jednak jest sytuacja bardzo poważna w Polsce, bardzo poważna. To jest walka o wszystko. W tej chwili możemy się spierać o różne rzeczy światopoglądowe, gospodarcze, tylko tej debaty publicznej nie ma, bo Prawo i Sprawiedliwość ją zabiło. Nie ma debaty parlamentarnej w ogóle w Polsce. Jest walec parlamentarny i to walec pisany odręcznie ręką pana Sasina na kolanie, który bardzo złe prawo. No, no, jednak należałoby wznieść się ponad własne interesy partyjne. My to też robimy jako samorządowcy. Nie mówimy, że musimy mieć tych 50, czy 60, czy 70, czy 40, czy pierwsze, czy ostatnie miejsca. Nie mówimy. Zostawiamy to naprawdę do rozmowy, ale no jednak uważamy, że najważniejsze jest to, ile w sumie zdobędziemy głosów, a nie ile my zdobędziemy głosów. Bo ta suma musi rządzić w bardzo trudnych warunkach, bo pamiętajmy, że tu państwo jest zepsute i to zepsucie zostało po części zabetonowane przez tak zwaną Zjednoczoną Prawicę. I będzie trzeba ten beton kruszyć. I to kruszenie betonu będzie wymagało olbrzymiego wysiłku, olbrzymiej ilości ludzi w parlamencie. I nie można tych wyborów wygrać na 2-3%, bo wtedy rzeczywiście te pewne nieuczciwości mogą mieć miejsca. Te wybory trzeba wygrać na 20%. A jak wszystko pokazuje, to trzeba je wygrać na 20%, najlepiej jedną listą, maksymalnie dwoma. I liczymy na to, że jednak opozycja tutaj się porozumie i schowa swoje ambicje do szuflady na dzisiaj. Czyli odpowiadając na moje pytanie, nie rozumie pan strategii przyjętej przez Hołownię i Polskę 2050 na dziś? Nie popieram, bym tak powiedział, chociaż mam nadzieję, znając Szymona Hołownię, czy Michała Kubowską, czy także Jacka Kozłowskiego, czy innych ludzi z ruchu 2050, że jednak ta jedność dla opozycji zwycięży. Panie prezydencie, w dalszym ciągu nie mamy środków z KPO. Kiedy ostatnim razem się widzieliśmy, a kilka miesięcy dobrych temu to było, to także ich nie było i nic nie wskazuje na to, żeby miały się pojawić. Mamy kłopoty, jeżeli chodzi o nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Mamy też kłopoty, jeśli chodzi o kwestię związaną z ustawą wiatrakową, tak zwaną. Mimo tego, że opozycja deklarowała wsparcie PiS-u w tym głosowaniu, no to PiS uległ jednak Solidarnej Polsce. W ostatniej chwili w dość niechlujny sposób została złożona poprawka przez Marka Suskiego i sprawa, jak to mówi młodzież, się rypła. No i teraz pytanie, co dalej z pieniędzmi z KPO? I pytam pana jako prezydenta miasta, co oznacza w tej chwili dla was, dla Sopotu, dla Gdańska, zna się pan świetnie z panią Aleksandrą Dulkiewicz, czy dla Gdyni na przykład, oznacza w dalszym ciągu brak tych środków? Panie redaktor, przede wszystkim to jest brak środków dla naszych przedsiębiorców i dla naszych mieszkańców, bo tańsza energia dotyczy wszystkich i przedsiębiorców i mieszkańców. I głupawe przesądy o wiatrakach, no, jakieś godne średniowiecza, czy nie wiem, czy się kury nie będą niosły, czy krowy nie będą dawały mleka, nie wiem, może wiedzą lepiej to posłowie z Solidarnej Polski. Pewnie mają jakieś na ten temat badania, albo byli u wróżki. Natomiast to dotyczy wszystkich mieszkańców. Sopotu, Gdańska, Gdyni, Żukowa, Puszcza Gdańskiego, Pucka, wszystkich mieszkańców. I blokowanie tych środków przez jakiś błąd jest katastrofą. Blokowanie tych środków też przez brak praworządności jest katastrofą. My jako samorządowcy od początku mówiliśmy, że dla nas jest ważna i praworządność, i środki finansowe, bo ta praworządność ma zapewnić, że te środki będą wydawane uczciwie. Nie można mówić tylko o KPO, trzeba mówić o całym pakiecie, bo tam w tych kamieniach milowych jest pewna modernizacja kraju i to jest bardzo ważne. I te wiatraki są przykładem uniezależniania się energetycznego. Jak można tak głupi sposób szafować dobrem Polaków, nie rozumiemy jako samorządowcy. Spotykamy się z ludźmi na co dzień. Ci ludzie wychodzą na ulicę, protestują przeciwko podwyżkom cen ciepła, energii. Oczywiście rząd mówi, że to samorządowcy. Ale to nie samorządowcy, to oligarchowie związani z państwowymi firmami, takimi jak Orlen i PGNiG, są temu winni. To oni narzucają ceny, to oni robią ceny paskarskie, to oni wytwarzają olbrzymi zysk, za co potem finansują propagandę
pańchtyjną propagandę PiSu. I my jako samorządowcy po prostu no, chcemy dlatego też wesprzeć opozycję w tych wyborach. Też nawołujemy ją do jedności, żeby to zmienić, bo po prostu Polska z takiego prymusa Europy, który miał świetny rozwój gospodarczy, stacza się coraz niżej, a Polakom po prostu żyje się coraz gorzej i coraz drożej. No dobrze, a czy w związku z brakiem pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy padły już jakieś inwestycje, które mieliście zaplanowane, które miały być sfinansowane z tych środków? W tej chwili nie ma źródła tego finansowania i w związku z tym wiadomo, że z jakimiś planami trzeba się będzie pożegnać, czy to jest jeszcze za wcześnie? Panie redaktor, to jest na granicy w tej chwili. One się strasznie opóźniają, bo gdybyśmy już teraz mieli bardziej energooszczędne autobusy, koleje, no to byśmy mniej za to płacili, a mieliśmy podwyżkę cen na kolei. Mamy podwyżkę cen biletów w autobusach, to z tego powodu, że niestety no nie stać nas na te, nie ma tych pieniędzy, za które moglibyśmy kupić ten nowy tabor. Nasi uczniowie nie dostają nowych tabletów, chociażby z tego powodu, że nie ma tych pieniędzy z KPO. Wobec tego no, też mają gorsze warunki nauki, szczególnie w momencie, kiedy nam grozić może następna epidemia. Czy też mamy sprawę ocieplenia budynków. No znowu płacimy drożej za energię, czyli to wszystko coraz drożej płacimy za te rzeczy, które już dawno powinniśmy mieć zrealizowane. To jest jedna sprawa, a druga rzecz to okienko transferowe, kiedy można będzie zabrać te środki finansowe, może się strasznie skrócić i możemy nie zdążyć. I to by była tragedia. No właśnie jedno z miast północno-wschodniej Polski, teraz wyleciało mi z głowy, to chyba były albo Suwałki, albo Białystok, nie pamiętam, może pan mi pomoże za chwilę. No ma spór z PGNiG-iem, dlatego że nie wykorzystali w ramach oszczędności wcześniej złożonych w PGNiG-u zamówień i teraz mają płacić jakieś gigantyczne kary, ponieważ PGNiG się z władzami miasta dogadać nie chce. I takich sytuacji, jeżeli chodzi o samorządy, jest coraz więcej. No jest coraz więcej, ale też ja pani powiem, pani redaktor, proszę pójść spróbować podłączyć nowy budynek do firmy Energa. Mhm. Nie ma żadnych terminów. Nie można podłączyć. Mamy taką sytuację w Sopocie co chwilę. Co więcej, mieszkania dla repatriantów czy dla uciekinierów z Ukrainy, jakieś wygibasy i znajomości, żeby firma państwowa chciała podłączyć to do prądu. To już nie chodzi nawet o ceny, tylko po prostu te firmy są obsadzone przez ciotków, wójtków, panów Obajtków, specjalistów z Pcimia i po prostu nie działają. To jest katastrofa. I teraz też za ten cud na stacji benzynowej, no po prostu już nie musi być zmowy cenowej. PiS zbudował monopol. Zbudował monopol i ten monopol jest zarządzany z Nowogrodzkiej albo nie wiadomo skąd, bo też jest to pytanie skąd. I wtedy mamy olbrzymie ceny paliwa na stacjach benzynowych w listopadzie i w grudniu, bo jakiś PR-owiec sobie wymyślił, że nie będzie podwyżki w styczniu. Co więcej, pamiętajmy, że w tych cenach ciepła jest akcyza i jest podatek VAT podwyższony przez rząd pana Morawieckiego. Myśmy alarmowali jako samorządowcy z samorządów Tak dla Polski w czasie demonstracji przed kancelarią pana premiera i także na spotkaniach z nim, że ten podatek wyższy VAT-owski uderzy w naszych mieszkańców i teraz uderza w mieszkańców, a jednocześnie te firmy są monopolistami. Nie ma z kim rozmawiać, nie ma tak, że sobie wybierzemy kogoś innego. Raz, że są wysokie ceny, dwa, to wszystko niestety nie działa. Ten przykład firmy Energa i podłączenia budynków i mieszkań dla repatriantów czy dla uciekinierów wojennych jest najlepszym przykładem chociażby w sobie. Panie prezydencie, bo pan mnie tutaj bardzo zaintrygował. Skąd, jeżeli nie z Nowogrodzkiej, ten monopol może być zarządzany? Może z jakiejś strefy wpływu. Tak? No, no pytanie jest, kto zarządza tą firmą tak naprawdę, bo ilość prezesów jest tam jakaś gigantyczna. I no, mamy, no nie wiem, no, mam nadzieję, że to jest tylko z Nowogrodzkiej, a nie dalej. Ale jednak sprzedaż tej firmy, części Lotosu do ludzi, którzy no, jednak mają bliskie kontakty z Rosją, są niepokojące. Dla nas na Pomorzu szczególnie jest bolące sprzedaż tej części Lotosu za, powiedzmy sobie szczerze, czapkę szyszek, bo śliwek to by było za drogo. Sprzedali nie za czapkę śliwek, tylko za czapkę szyszek ten Lotos. I to jest skandaliczne. I sprzedają też, kontakty mają z Orbanem, który jest sojusznikiem Putina, mentalnym jednak, tak? Czy Saudyk arabska firma, która też robi interesy z Rosją. Naprawdę nie było żadnego powodu, żeby robić tą fuzję. Żadnego powodu. Co więcej, Orlen za chwilę sprzedał część swoich akcji, które miało PZU, osobom prywatnym, żeby mieć mniejszość na rynku, jak gdyby mieć mniejszość udziałów i nie wpuszcza posłów, nie wpuszcza kontroli NIK-u do firmy. Jaka to jest tajemnica w momencie, kiedy jest firma
firma publiczna. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że jest umowa robiona przez miasto i z tajemnicą. Jaka to jest tajemnica? Dlaczego nie wpuszcza się ludzi z NIK-u? To jest już niestety chowanie czegoś pod dywan. Czego? Niestety możemy się źle przekonać, jak wygramy wybory. Jak je przegramy i nie będziemy mieli nośni na opozycję, przegramy, tego się nigdy nie dowiemy. Wspomniał pan o Saudyjczykach. Nie wiem, czy pan jako fan piłki nożnej słyszał, ale telewizja rządowa będzie transmitować ligę saudyjską. I niektórzy dworują sobie w internecie, że my im Lotos, a oni nam ligę do telewizji po prostu. No, ja bym wolał oglądać ligę angielską. Akurat jestem kibicem Manchesteru United. Mniej lubię ligę hiszpańską, chociaż od kiedy gra Lewandowski Robert w Barcelonie, no to chętnie bym też go pooglądał. Rozumiem, tutaj po prostu nie wiem, no może jeszcze rosyjską powinniśmy transmitować tam w końcu. No dobrze, panie prezydencie, wracamy do tematów super poważnych. Zostawiamy na chwilę piłkę nożną. Czy pan w 2022, tak dla porządku, żeby było wiadomo, o co pytam, przyznał jakieś nagrody, czy w ogóle jakieś nagrody zostały na przykład przyznane w Urzędzie Miasta Sopot? Tak, zostały przyznane nagrody, nie wiem, kilkudziesięciu procent pensji. To są gdzieś takie nagrody tego rzędu. A to oburza mieszkańców, czy nie, że w sytuacji no, gigantycznego kryzysu przyznaje się nagrody urzędnikom miejskim? Znaczy, jeżeli to jest miarkowane i te nagrody są rozsądne, to nie ma to większego problemu. Natomiast w momencie, kiedy te nagrody są, jak w niektórych spółkach, kilkakrotnie przewyższające pensje, czy w niektórych ministerstwach, to jest kłopot. Tak? I też ja muszę powiedzieć, że jednak urzędnicy w Sopocie mają dużo sukcesów w porównaniu do urzędników Ministerstwa Finansów. Oni nie wprowadzali Sopockiego Ładu, który by się wywrócił, tak jak tamci próbowali wprowadzić Polski Ład, który się wywrócił. Pytam nie bez kozery właśnie o te nagrody, dlatego że dzisiaj uderzyła nas między oczy wiadomość o nagrodach przyznanych w Ministerstwie Finansów. Pewnie już pan słyszał, że 64 miliony złotych poszły na same nagrody w ministerstwie. Według między innymi ministra Sobonia, absolutnie zasłużone, absolutnie nie widzi w tym nic dziwnego, a pytany o szczegóły, o powody, o uzasadnienie takich kar, no, nie kar, tylko właśnie Freud by coś powiedział na temat takich nagród, nabiera wody w usta i mówi, że nie wie, czy prawo pozwala mu na mówienie o takich szczegółach. Znaczy, ja uważam, że nie mówienie o takich szczegółach jest taką sowietyzacją państwa, bo jednak w zachodnich demokracjach o takich szczegółach się mówi. I my mamy obowiązek jako samorządy ujawniać takie nagrody. Widzę, że Ministerstwo Finansów ma inne standardy, bo zresztą proszę zapytać, wystąpić z dostępem o informację publiczną o cokolwiek i się odbija człowiek od ściany. My samorządowcy musimy to i ujawniamy. I teraz powiem tak, no na pewno pracownicy Ministerstwa Finansów też są ludźmi, też odczuwają inflację, też odczuwają złe posunięcia własnego rządu, w tym Ministerstwa Finansów i Banku Centralnego i powinni dostać dodatkowe środki finansowe. Ale oczywiście powinny to być środki finansowe dodatkowe, takie jak na przykład dostają nauczyciele, takie jak dostają pracownicy komunalni, takie jak dostają na przykład panie salowe w szpitalach. A nie wyższe, proporcjonalnie nawet do swojej pensji, bo ja się spotykałem w wielu spółkach z taką sytuacją, że prezes dostawał nagrodę 300% od swojej pensji, a pracownik dostawał 30% od swojej pensji. Pracownik zarabiał 3000 zł, a prezes 18 tysięcy zł. Czyli to się wszystko no, miał kilkadziesiąt, nieraz więcej razy niż pracownik. My mamy trochę inne standardy. Uważamy, że jedni i drudzy ludzie powinni dostawać podobne procentowo nagrody. I tutaj, jeżeli takie same nagrody zostały wypłacone albo przekazane środki dla nauczycieli przez Ministerstwo Edukacji na nagrody, to proszę bardzo, wtedy też niech Ministerstwo Finansów dostanie takie same procentowo nagrody. Panie prezydencie, zaczęliśmy tą centralną polityką i na centralnej polityce chciałabym skończyć. Mamy świeży sondaż, ostatni sondaż, który daje remis Prawu i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej po 31%. Poparcia obie partie notują, ale okazuje się, że trzecią partią w cudzysłowie są niezdecydowani, to jest 13%. Donald Tusk zasugerował wczoraj, że to z tą partią przede wszystkim trzeba będzie rozmawiać. No myślę, że tak i mam nadzieję i jestem przekonany, że ruch samorządowy tak dla Polski jest w tych 13% dużym udziałem. I rzeczywiście, jeżeli byśmy przyłączyli jeszcze to poparcie dla PSL-u, dla ruchu Hołowni, może dla Lewicy, no to mamy
wygraną w kieszeni, wygraną taką, kiedy będzie można rozkruszyć ten beton i zabetonowane złe rzeczy przez Prawo i Sprawiedliwość. Z pełen nadziei, jak widać, cały czas prezydent Sopotu, Jacek Karnowski, szef inicjatywy Tak dla Polski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Pozdrawiamy Sopot bardzo ciepło i do zobaczenia wkrótce. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. A u państwa już za chwilę Mateusz Lachowski, korespondent wojenny Polsatu i Newsweeka. Mateusz oczywiście jest w Ukrainie. Mam nadzieję, że cały bezpieczny zaraz państwu opowie o tym, co najważniejsze, czyli o tym, co dzieje się na miejscu. Сьогодні ми витримали черговий масований ракетний удар терористів. Удар, який повністю підтверджує все те, про що ми говорили з партнерами і вчора, і від початку нашого дипломатичного марафону. Це зло, цю російську агресію можна і треба зупиняти тільки адекватною зброєю. Ніщо інше держава-терорист не зрозуміє. Зброєю на полі бою, зброєю, яка дає захист нашому небу. Новими санкціями проти Росії, тобто політичною і економічною зброєю та зброєю юридичною, треба працювати ще активніше для створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України і для компенсації всіх збитків, завданих цією війною за рахунок російських активів. Кожна російська ракета проти наших міст, кожен іранський безпілотник, який застосовується терористами – це аргументи, чому потрібно більше зброї. Тільки зброя знешкоджує терористів. Я вдячний усім у світі, хто реально протидіє терору разом з нами, хто пришвидшує постачання Україні необхідних засобів оборони і хто готовий посилювати санкційний тиск на державу-терориста. Зокрема, розширюємо нашу танкову коаліцію. Є відповідне рішення Канади. Я дякую за це. Вже 12 країн є у нашій танковій коаліції. Сьогодні завдяки наданим Україні системам ППО і завдяки професійності наших воїнів вдалося збити більшість російських ракет і шахедів. Це як мінімум сотні врятованих життів, десятки збережених об'єктів інфраструктури. Я дякую нашим повітряним силам, кожному і кожній, хто минулої ночі вранці і вдень забезпечував захист України від ракет, дронів, терористів. Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej Mateusz Lachowski, korespondent wojenny Polsatu i Newsweeka. Dzień dobry, Mateusz, i mam nadzieję, że można powiedzieć, że dzień dziś jest dobry w Ukrainie, no w porównaniu z tym, co działo się wczoraj rano, bo wielu twierdzi, że Władimir Putin dostał absolutnego amoku po tym, jak dowiedział się, że państwa zachodnie będą dostarczać Ukrainie czołgi. Zmasowane ataki, jak to wygląda dzisiaj, powiedz. Dziś jest spokojnie. No jeszcze jestem w części zachodniej Ukrainy, dopiero będę dojeżdżał do Kijowa, więc to są te rejony, gdzie no życie toczy się względnie normalnie, jest tu względnie spokojnie. Nie da się tego porównać ze wschodnią Ukrainą, do której dalej będę zmierzał. Natomiast rzeczywiście no, wydarzyło się coś takiego w Rosji, to nie tylko prawdopodobnie z Władimirem Putinem, ale także w mediach rosyjskich doszło do jakiegoś wybuchu wściekłości. Czytałem przed naszą rozmową artykuł Komsomolskiej Prawdy. To jest taka gazeta, która, jak sama nazwa wskazuje, jeszcze ma pochodzenie z czasów Związku Radzieckiego. No i to jest organ propagandowy rosyjski oczywiście. No i tam główne miejsce w tym artykule, to jest jakby na temat wojny, no to jest oczywiście wyzłośliwianie się na to, że te czołgi zostaną przekazane. Trochę to jest dziwne, ale to chyba dla Rosjan jest jakiś symbol, też symbol tego, że Niemcy przekazali te czołgi, jest dla nich ważne, choć no niestety, ale ja mogę państwa zmartwić, nam się wydaje, że te czołgi to jest jakiś przełom. To nie jest przełom, ponieważ Ukraińcy bardzo dużo czołgów miesięcznie tracą. Ten sprzęt jest przekazywany nie po to, żeby zrobić różnicę, żeby Ukraina nagle wygrała wojnę. Ten sprzęt jest przekazywany, proszę państwa, po to, żeby Ukraina tej wojny nie przegrała. Jest bardzo wiele na ten temat analiz już w tej chwili, z czego to wynika. No i jakie Ukraińcy już w tej chwili po 11 miesiącach prowadzenia wojny mają problemy właśnie ze sprzętem.
Czyli mówiąc krótko, Mateusz, rozumiem, że i twoja opinia, ale opinia też Ukraińców, z którymi rozmawiasz, jest taka, że ta decyzja państw zachodnich, tych od 100 do 150 różnie się szacuje czołgów, nie zrobi różnicy w tym kontekście, że nie pozwoli Ukrainie przejść do działań ofensywnych, bo po prostu tego sprzętu i tak jest za mało. Ukraińcy robią wszystko, żeby przejść do działań ofensywnych, natomiast 100-150 czołgów, tak jak powiedziałaś, to mogę państwu powiedzieć, że miesięcznie Ukraińcy tracą od 40 do 50 czołgów. To są oczywiście nieoficjalne dane, no bo Ukraińcy nie podają strat. Ale tak mówią analitycy, ja też jak rozmawiam z żołnierzami, sam byłem świadkiem jednego dnia, kiedy byłem na froncie w Soledarze, Ukraińcy stracili 2 czołgi i 4 bojowe wozy piechoty. Tych bojowych wozów piechoty miesięcznie tracą około 90. Prosty rachunek jest taki, że no te czołgi pomogą, ale przede wszystkim jednak prawdopodobnie może wyszkolić nowe brygady, uzbroić je po prostu nowy sprzęt, bo w tej chwili mają też Ukraińcy brygady, które stworzyli od zera, takie rezerwowe brygady, ale do których brakowało im sprzętu, dlatego tak bardzo chcieli tych czołgów. Może być też tak, że zgrupują w jednym takiej dużej pięści Ukraińcy te nowocześniejsze czołgi niż mają i spróbują tego użyć do jakiegoś przełamania, kiedy będą sami prowadzili działania ofensywne. Natomiast w tej chwili tu w Ukrainie mam wrażenie, nikt nie mówi o jakiejś ofensywie ze strony ukraińskiej. Tu w Ukrainie wszyscy czekamy na to, co zrobi Rosja, bo dochodzą informacje, mówimy już o tym od ponad miesiąca, że Rosjanie szykują się do dużej ofensywy. Ona też będzie o wiele bardziej skomplikowana, niż mówi się o tym w polskich mediach, ale jest bardzo wiele czynników, które pokazują, że do tej ofensywy w najbliższym czasie dojdzie. A co oznacza w najbliższym czasie? Czy to jest twoim zdaniem perspektywa kilku tygodni, czy raczej no, nadejścia wiosny i co ze sobą niesie lepszych warunków pogodowych? Raczej spodziewam się kilku tygodni, bo paradoksalnie chłód jest tutaj dla Rosjan, no sprzyja Rosjanom w takiej sytuacji. W tej chwili jest mały przymrozek, ale jednak przymrozek w Ukrainie. I po tych ukraińskich błotach, bezdrożach sprzęt ciężki znowu w przedwiośniu nie przejedzie. Rosjanie już raz popełnili ten błąd, 24 lutego zaczęli wojnę i część ich sprzętu utknęło po prostu na polach. Musieli tylko i wyłącznie drogami jechać, kolumnami. Ukraińcy to doskonale wykorzystali, zadali im dzięki temu olbrzymie straty, więc wydaje mi się, że to będzie najbliższy czas. Pytanie, na ile już udało im się wyszkolić odpowiednią ilość żołnierzy, bo my cały czas mówimy o żołnierzach, których oni zmobilizowali i szkolą właśnie po to, żeby móc ich użyć na froncie. Przy czym wiele razy było mówione w mediach polskich i nie tylko zachodnich, że ta mobilizacja się Rosjanom nie udała. Niestety ona się im udała. Udała się im na tyle, że rzeczywiście widzimy efekty choćby w Soledarze czy pod Bachmutem i widzimy także efekty takie, że niestety, ale mają w tej chwili przewagę w ilości żołnierzy Rosjanie i skrzętnie to wykorzystują, po prostu zalewając pozycję ukraińskie, ale ci żołnierze są rzeczywiście często wyszkoleni, bo po prostu różni są ci rosyjscy żołnierze. Jedni są lepiej wyszkoleni, drudzy gorzej. Jedni są lepiej wyekwipowani, drudzy gorzej, ale jedno jest pewne, Rosja wyciągnęła jakieś wnioski z tej wojny, jest po prostu coraz lepiej do niej przygotowana. Mateusz, użyłeś takiego sformułowania, że Rosjanie szykują się do dużej ofensywy i ona będzie znacznie bardziej skomplikowana. Co to znaczy według twojej najlepszej wiedzy, rzecz jasna? Nam się wydaje i ogólnie rzecz biorąc, kiedy rozmawiamy o ofensywie, to się wydaje, że Rosjanie pójdą z Białorusi, albo Rosjanie pójdą na Kijów, albo Rosjanie pójdą na Charków. Rosjanie zdają sobie już w tej chwili sprawę z tego, że Stany Zjednoczone, przez to Ukraina, bo Ukraina ma dostęp do natowskich satelitów, do tej wiedzy, którą mają między innymi po prostu, którą ma NATO, którą mamy my też Polacy, jesteśmy w NATO, przez to, że Ukraina ma ten dostęp i Rosjanie o tym wiedzą, to zdają sobie sprawę z tego, że oni nie mogą oszukać i zrobić czegoś takiego, że Ukraińcy nie będą wiedzieli, skąd uderzą. Będą wiedzieli właśnie dzięki tym możliwościom NATO. I w związku z tym prawdopodobnie gromadzą odpowiednio duże oddziały, żeby uderzyć znów, tak jak rok temu prawie, że na kilku kierunkach. I dopiero po uderzeniu, po jakimś czasie zobaczymy, w które miejsce jest decydujące, w którym miejscu rozwiną na tyle tą ofensywę, że to będzie główny kierunek. Mówiąc takimi
militarnymi po prostu sformułowaniami. I ten główny kierunek natarcia, no to będzie miejsce, gdzie zobaczymy po prostu, jak dużo uda im się uzyskać. Czyli na przykład spróbują uderzyć, nie mówię, że to zrobią to tam, ale załóżmy, że spróbują uderzyć w stronę miasta Izium po raz kolejny, żeby tak jak uderzyli zresztą w marcu tego roku, potem zostali przez Ukraińców błyskotliwie kontrofensywy wypchnięci, ale Izium jest kluczowy, żeby dalej próbować zająć Donbas. Więc spróbują uderzyć na Izium, ale równocześnie w tym samym czasie na przykład uderzą może z Białorusi, ale nie możemy w tej chwili mówić o tym, że jest zagrożenie jakiegoś wielkiego uderzenia z Białorusi, ponieważ nie zmobilizowano, nie rozwinięto mobilizacyjnie białoruskiej armii. Tak samo wojsko rosyjskie, które tam stacjonuje, jest zbyt mało liczne, żeby przeprowadzić jakieś duże uderzenie, ale może być jakieś uderzenie pomocnicze, takie pozorujące. Mogą spróbować uderzyć również w Donbasie właśnie po to, żeby zmylić Ukraińców, żeby rozdzielić te siły ukraińskie, ale po jakimś czasie zobaczymy, gdzie jest to główne uderzenie. Na to wszystko pozwoli im po prostu, po pierwsze to, że te kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy zmobilizowanych rzucili już na front, ale przecież mobilizowali ponad 300 tysięcy, a mówi się, że mobilizują dalej i będą dalej mobilizować. Mówią w ogóle o półtora milionowej armii, takiej kontraktowej, którą chcą stworzyć Rosjanie. My po prostu musimy sobie zdać sprawę, że cała Wielka Rosja, ten kraj, który widzimy na mapie, który wydawał nam się śmieszny często w trakcie tej wojny i też wojsko tego kraju było nieporadne, źle dowodzone, ale jednak ten kraj przestawił się w tym momencie na tryby wojny. Rosjanie myślą o tej wojnie bardzo długofalowo, budują specjalne fabryki do remontowania sprzętu. Oni już większość swojej gospodarki przestawili właśnie na tryby wojenne. Po kilkadziesiąt czołgów dostają miesięcznie, jedzie na front. Mówi się nawet, że do 150 czołgów są w stanie Rosjanie miesięcznie wysłać na front. No to my mówimy o tym, że raz zostanie to przekazany sprzęt zachodni, będzie to powiedzmy 150 czołgów Leopard, jeszcze Abramsy, no a Rosjanie 150 czołgów, oczywiście gorszych, starych, ale jednak czołgów, wysyłają miesięcznie na front, więc oni po prostu budują sobie teraz tą możliwość takiego dużego uderzenia. Zobaczymy, co będzie celem, ale muszą, jeżeli ta wojna ma się kiedyś skończyć, no to obie strony muszą atakować, bo na razie jesteśmy w takim impasie, w którym ani jedna, ani druga strona nie chce siąść do żadnych rozmów pokojowych. No tak, i nic się na to nie zanosi akurat na razie przynajmniej. Mateusz, mówisz o tym, co Rosjanie planują, co dzieje się na froncie też aktualnie. Mam tutaj depeszę przed sobą opublikowaną przez Ukrinform i tam jest informacja o nieustannym ruchu kilku ruchomych krematoriów. To jest też sytuacja, o której wspominaliśmy już w trakcie trwania tej wojny, ale podobno zarejestrowany jest ten ruch na tyłach pozycji frontowych rosyjskich najeźdźców i w ten sposób dowództwo rosyjskiej armii według autora tej depeszy ma ukrywać ogromne straty osobowe. Rzeczywiście, twoim zdaniem, czy kiedyś może miałeś okazję to zaobserwować, czy może ukraińscy żołnierze ci o tym mówili, o tych właśnie no, absolutnie przerażających historiach związanych z ruchomymi krematoriami? Oczywiście, to jest już fakt. To zostało wielokrotnie potwierdzone w sieci, było widać różnego rodzaju nagrania. Mamy to szczęście, że teraz takie rzeczy po prostu bardzo szybko wychodzą. No, jest pewnego rodzaju problem w trakcie wojny zawsze z ciałami żołnierzy. Ja to też wielokrotnie widziałem. Ja też kiedyś Państwu opowiadałem, chodził po tej kontrofensywie ukraińskiej w obwodzie charkowskim. No wzdłuż drogi leżały ciała rosyjskie. I w tej chwili mówiliśmy o bitwie o Soledar. Pod Soledarem Rosjanie użyli pod Soledarem, pod Bachmutem nagle zgrupowania wojsk, które miało 50-60 tysięcy żołnierzy. I mówi się o tym, że no z połowę tych żołnierzy stracili. Zakładając, że ponieśli takie straty i że część z nich to byli zabici, no to mamy 10-20 tysięcy ciał po prostu z ostatniego miesiąca w jednym tym miejscu. Coś z tymi ciałami trzeba robić. Część się transportuje, część gdzieś zostaje na froncie i niestety no rozkładają się. Ja wiem, że to brzmi strasznie, no ale to są realia wojny, okropne i straszne, ale jest troszkę inne podejście do życia ludzkiego w trakcie wojny i na wojnie, też do ciała, do szacunku do ciała. No i część po prostu Rosjanie normalnie wysyłają na jakieś pogrzeby do kraju. Natomiast no niestety
albo stety, patrząc na to, jak jest zorganizowana armia rosyjska, no tego szacunku do żołnierza i do życia żołnierza tam nie ma i nie ma też także takiego szacunku do ciał. Dla mnie coś innego jest niestety bardziej przerażające, to, że w tych krematoriach mobilnych także palono ciała cywilów. Takie informacje tutaj w Ukrainie słyszałem, że Rosjanie w ten sposób potrafili sprzątać swoje zbrodnie wojenne w niektórych miejscach. Takie mobilne krematoria między innymi pracowały w okolicach Mariupola i przez to nie będziemy wiedzieli, jak dużo jest ofiar cywilnych tych właśnie zbrodni, których Rosjanie dokonali, bo ten problem, ja się z nim spotykałem wszędzie, gdzie wcześniej byli Rosjanie. To znaczy, że część ludzi, czy z Chersonia, czy z obwodu chersońskiego, który był okupowany i został deokupowany, czy z obwodu charkowskiego, ci ludzie po prostu wyparowali, nie wiadomo gdzie oni zginęli, zaginęli. Rosjanie ich często aresztowali, oni później nie wracali, nie wiadomo co się z nimi stało. Mateusz, w kontekście wsparcia dla Ukrainy płyną do nas, no, zdaje się, dość optymistyczne informacje zza oceanu, bowiem zastępca doradcy Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego potwierdził, że Stany Zjednoczone są gotowe, tutaj cytat, bardzo ostrożnie przedyskutować z Kijowem i jego sojusznikami pomysł dostarczenia Ukrainie myśliwców F-16. Co ty na to? To się wydarzy prędzej czy później, ponieważ no, żołnierze ukraińscy, to już też nie jest tajemnica, ta informacja pojawiła się. Te plotki pojawiają się od kilku miesięcy, natomiast ta informacja już się ostatnio już tak jest podawana, już tak głośniej, tak to określę. Niektóre rzeczy lubią ciszę, tak jak wiele razy to mówiliśmy, ale ta informacja już naprawdę wiele razy była podawana. To znaczy, że Amerykanie szkolą ukraińskich pilotów. No, szkolenie trwa długo, szkolą od kilku miesięcy i wydaje się, że kiedy będzie część tych pilotów gotowa do tego, żeby móc latać po prostu na samolotach F-16, bo to nie jest proste przestawić się z systemów, no po prostu z samolotów radzieckich na samoloty natowskie. To jest naprawdę, to nie jest tak, jak weźmie się karabin rosyjski, ukraiński i amerykański. No jest inny odrzut, ale tak naprawdę no to samo się robi i strzelanie jest praktycznie identyczne poza takimi jakimiś szczegółami. Tutaj to jest o wiele trudniejsza sprawa. Widzimy, ile się nawet u nas szkoli pilotów, jak to długo trwa, jak to jest też kosztowne. Więc kiedy będą gotowi piloci ukraińscy, to myślę, że te samoloty zostaną przekazane. Czy to coś zmieni na froncie? Zapewne nie do końca, no bo po prostu w tej chwili jednak niestety bliżej frontu Rosjanie mają panowanie w powietrzu, ale jest coś pozytywnego. To znaczy, jakiś czas temu Niemcy przekazały system IRIS-T, kiedy były te naloty, i także Amerykanie przekazali system NASAMS. I te systemy rzeczywiście w lotnictwie rosyjskim sieją spustoszenie. Wcześniej Ukraińcy używali ich głównie do ochrony miast, a teraz między innymi prawdopodobnie baterie IRIS-T przetransportowali bliżej Bachmutu. No i w ostatnich dniach zdarzają się takie dni, że spada 2-3 samoloty rosyjskie szturmowe, 2-3 słynne helikoptery K-52 Alligator, które Rosjanie w ogóle uważają za cud techniki i chwalą się nimi cały czas. One masowo teraz tam spadają, więc ta obrona przeciwlotnicza z zachodu, to wszystko, ta pomoc, ona naprawdę tutaj w Ukrainie jest bezcenna i ona robi tą różnicę. Tylko problem polega na tym, gdyby było jej więcej, no to prawdopodobnie może już byśmy nie rozmawiali w tym kontekście, że trwa dalej wojna. Gdyby ta pomoc została wcześniej przekazana, gdyby było jej więcej, Ukraińcy mogliby z niej korzystać o wiele szybciej, bo my też pamiętajmy, czołgi, które teraz przekazujemy, które przekazuje NATO, które przekazujemy w tej zrzutce, Polacy także, ale Niemcy, mówię o Leopardach czy Abramsach, one wejdą do użytku za 3 miesiące. To już będzie po tej ofensywie, której się tutaj wszyscy spodziewamy ze strony Rosjan. No właśnie, to jest najbardziej przerażające, bo to trochę musztarda po obiedzie, mówiąc po naszemu. Mateusz, już tak na sam koniec, bo też nie chcę przedłużać, wiem, że musisz ruszać dalej w drogę. Chciałam cię zapytać tylko o jedną bardzo ważną rzecz. Ty jesteś z małymi przerwami na powroty do domu w Ukrainie niemal non-stop od 24 lutego. Rozmawiasz i żyjesz z żołnierzami, rozmawiasz też dużo ze zwykłymi, w cudzysłowie, obywatelami. Czy ty widzisz
jakąś zmianę w ich podejściu do wojny, w ich zaangażowaniu i w takiej nadziei, którą oni mają w sobie na zakończenie tego konfliktu? Czy to jest niezmienne w społeczeństwie i wśród żołnierzy ukraińskich? Czy jednak zauważasz jakieś zmiany tutaj w nastroju i w podejściu? No, oczywiście są te zmiany i to też pewnie zależy od miejsca, w którym konkretni ludzie mieszkają. No, łatwiej mieć tutaj wysokie morale i wiarę w zwycięstwo, tu choćby gdzie jestem na zachodzie, gdzieś Ukrainy, nawet w Kijowie, trudniej na wschodzie, trudniej w Donbasie, gdzieś blisko rosyjskich pozycji, gdzie cały czas trwa ostrzał i bombardowania. Żołnierzom na pewno jest trudno, bo często są wykorzystywani, po prostu służą w warunkach koszmarnych, jeszcze teraz zima, więc to wszystko ma też na nich wpływ i często też za długo przebywają na tych konkretnych pozycjach, które są narażone na ostrzał. To też wpływa na ich psychikę, co nie zmienia jednak faktu, że ja wśród żołnierzy ukraińskich nie spotkałem się nigdy z defetystami. Zdarzało mi się, że ktoś na coś narzekał. To bardzo często. Zdarzały mi się takie psioczenie, mówiąc kolokwialnie po polsku. Wiele tego się słyszy, im dłużej trwa wojna, tym jest tego więcej. Natomiast jest takie poczucie, że nie ma wyboru. Nie ma wyboru, ponieważ wyborem są doły śmierci. Nie ma wyboru, ponieważ wszyscy pamiętają Buczę i Izium. Rosjanie zbudowali sami sobie ten bat, zbudowali w ukraińskim społeczeństwie takie poczucie, że jeżeli przyjdzie rosyjska okupacja gdzieś, no to niestety, ale po rosyjskiej okupacji zostają zgwałcone kobiety, często zabici mężczyźni, ludzie, którzy, tak jak już Państwu mówiłem, przepadają, nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Rabunek, to wszystko jest no, związane z tym, że gdzieś przychodzi rosyjska armia i to z jednej strony no, po prostu jest straszne, ale z drugiej strony też wpływa na morale Ukraińców, że oni wiedzą, że nie mają wyboru i takie, że żołnierzami w tej chwili mój bliski przyjaciel, z którym znam się ponad 3 lata, jest już na froncie. On totalnie, nie spodziewałem się kiedykolwiek, że on może być żołnierzem, jest programistą. Zgłosił się na ochotnika, ponieważ nie miał żadnego doświadczenia. Nikt go na początku tego wojska nie chciał wziąć, no ale w końcu został powołany i w tej chwili jest naprawdę w Donbasie. No i to jest właśnie, to pokazuje jakąś taką motywację, morale, że część z tych ludzi po prostu wie, że no, co innego może ich czekać, jeżeli nie obronią swojego kraju, no to czekają ich straszne rzeczy, bo rosyjska okupacja się po prostu wiąże no, z rzeczami okropnymi tak naprawdę dla nas, dla Polaków, trochę nie z tego świata. Mateusz, uważaj na siebie. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie i za to, że znalazłeś dla nas czas. Jedź ostrożnie. Ogromny szacunek, jak zwykle, dla ciebie i dla twojej pracy. Bardzo mocno trzymamy kciuki. Wracaj bezpiecznie do domu. Dziękuję bardzo. Na chwilę. Mateusz Lachowski, korespondent wojenny Polsatu i Newsweeka, państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego, Mateusz. Dziękuję. No i takie rzeczy, drodzy Państwo, tuż za naszą granicą. Mimo wszystko bardzo spokojnego weekendu i dobrego Państwu życzę. Cieszmy się tym, że ten spokój możemy mieć. To jest rzecz nie do przecenienia. Wszystkiego dobrego dla Państwa na najbliższe 2 dni. Wracamy w poniedziałek o godzinie 9:07. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, dziękujemy bardzo. Dziękuję także za pomoc Michałowi Kurkowskiemu w tym tygodniu. I przypomnę raz jeszcze, gdyby ktoś zapomniał, 9:07. Meldujemy się w poniedziałek. Do zobaczenia.